No hej wam wszystkim ludziska, żabcie moje kochane, umiłowane, puco ssawkowe, zresztą nie bójmy się tego powiedzieć. Witam was bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle Grzechu 40. Mam zaszczyt zaprezentować wam kolejny, mam nadzieję, całkiem mniamuśny odcinek serii Zagrajmy w Medal of Honor Airborne. Z tego co pamiętacie, na poprzednich materiałach z tejże właśnie serii walczyliśmy sobie o Sycylię podczas operacji Husky. Walczyliśmy we Włoszech, nieopodal włoskiego Neapolu w ramach operacji Avalanche. Co nas spotka dzisiaj? Szczerze się przyznam, nie mam bladego pojęcia, ale jestem bardzo ciekaw, bo jak do tej pory rzeczywiście klimacik dotychczasowych map był bardzo, bardzo ciekawy. Wiecie, te ruiny antyczno-rzymskie, ponadto również to włoskie, sycylijskie zasadniczo miasteczko robiło to swoją robotę. Gdzie nas przesuną tym razem we frontach niemiłosiernego konfliktu drugowojennego? Ciężko przewidzieć, aczkolwiek wydawało mi się, że na poprzednim materiale z tejże serii widziałem animację, która pokazywała nam przeskok na północ Europy. Tak więc czyżbyśmy mieli zawalczyć nagle we Francji? Nie uprzedzajmy faktów, ale może tak rzeczywiście w istocie być. Zatem rym-tym-tym! British and American ships Odprawa. Left ports in England bound for France. This is Normandy, the Allies' next step in liberating Europe. At 0600 hours, General Barton's men are going to hit the beach in small craft with no cover. Their survival depends on you. The Navy cannot supply fire support for the beach landing until a German battery of shore guns has been neutralized. The guns receive firing coordinates from an inland fortifications network. We must cripple enemy communications by destroying this key radar antenna. We must also disable this spotting tower. We take out the enemy's eyes and ears, they got no chance. S2 and S3 predict we'll encounter enemy armor in this operation. To that end, we're dropping M18 bundles near the DZ. O kurde. No to ostro. Airborne, you are about to play a pivotal role in the downfall of Nazi oppression. Good luck. No z tym uciskiem to nie do końca, bo z tego co wiemy, potem na mocy traktatu w Jałcie wywalili sobie na Polskę i tak naprawdę przydzielili nas automatycznie do bloku wschodniego, do żelaznej kurtyny, potem ciemiężyli nas komuniści, ale dobra, mniejsza, machnijmy na to ręką. To jest w końcu tylko gra, nie będę tutaj czynił tym podobnych wyrzutów i wycieczek osobistych. Zobaczmy, co my tutaj ciekawego mamy. Moi. Co by tu wziąć? No dobre pytanie, szczerze mówiąc, nie do końca mam pomysł. Myślę, że Springfield mógłby być ciekawy, ale czy będę walczył na większe dystanse? Do tej pory niespecjalnie wiele tym strzelałem, więc myślę, że wybiorę sobie takiego Springfielda, a i przy okazji z takich broni co bardziej szybkostrzelnych, tutaj raczej będzie walka typowo bunkrowa, więc może niegłupim wyborem byłby jakiś taki bardziej Shootagun, coś w ten deseń, ale powiedzmy, że wezmę standardowo Thompsona. A tutaj mimo wszystko w miejsce tej strzelby wezmę Springfielda. Spróbujemy takiej walki, zobaczymy, czy wyjdę na tym jak Zabłocki na mydle, czy też może, być może, jednak nie. Zatem rym-cym-cym. Dziemne herbatki, wasze zdrowie. Swoją drogą jest to całkiem ciekawe, bo z tego co widzimy, będziemy brali czynny udział w operacji Neptun. Być może nazwa operacja Neptun zbyt wiele wam nie mówi, ale operacja Overlord już jak najbardziej powinna być wam nazwą znajomą. Rzeczy cenne można ocalić tylko poprzez poświęcenie. Szeregowy David Webster. Ciekawy cytat, chociaż nie aż tak dobry jak te poprzednie. Poświęcenie. A, no to z kolei bardzo adekwatny do nazwy misji. Ohoho! Widzę, że tym razem dzionek, tak więc fajnie, zobaczymy jakieś ciekawe widoki. Znowu nas trafili! Co i tak poślamo tymi samolotami latają? Straszne. Co misja, to po prostu nas zeszczeliwują. Tego pilota trzeba zmienić, jakiś pijany jest czy jak? Ale ta panika, ten chaos wojenny, jak mi się to podoba. Naprawdę świetna sprawa. No, panowie, skoczymy! Niczym żabcie. Niczym żegotka skrzykliwa. Skaczemy, nie skaczemy. Będzie z tej mąki chleb jeszcze. No, ewidentnie spadamy, to wypadałoby skakać. No nie wiem, nie znam się, ja tu tylko sprzątam, ale... No nareszcie, dobra. Tym razem powalczymy za dnia. Uuu, zdecydowanie. Wow. Ciekawy efekt. Znowu spada mi animacja, mnie to wkurza. No, mamy tutaj ewidentnie Francję, zobaczcie.
Ewidentnie mamy Francję, ewidentnie mamy również plażę w Normandii. O, może tutaj sobie wyląduję. A dupa, spóźnione lądowanie. Co wy wiecie o życiu, jak się znacie na batatach w ogóle? Nie ośmieszajcie się. No i jedziemy z tym śledziem. Gro, błagam cię, odzyskaj jakąkolwiek płynność. Jesteś starym tytułem, więc nie masz prawa mi się ciąć. Jakim prawem w ogóle? Odpowiesz mi za to przed sądem wojskowym. No i dobra, zatem idziemy dalej. Kompletna zmiana klimatu, zobaczcie. Mamy Francję, mamy gęste zarośla, dużo roślinności, traw, zieleni, a i przy okazji rzecz jasna szturm na plażę w Normandii. Bo właśnie tak, ludziska, być może nazwa operacja Neptun zbyt wiele wam nie mówi. To było takie preludium do operacji Overlord, czyli do tej potężnej, zmasowanej inwazji, która dokonała się na plażę w Normandii. Otwarcie drugiego frontu europejskiego, który tak naprawdę był w istocie trzecim frontem europejskim, licząc również fronty Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, no bo jak już mówiłem, wcześniej powstał front w Półwyspie Apenińskim, no i rzecz jasna na wschodzie Wielka Wojna Ojczyźniana, czyli ZSRR walczący bezpośrednio z nazistami, a z kolei tutaj na zachodzie został otwarty front trzeci, który był nazywany przez aliantów frontem drugim, no bo te realia komunistyczne niespecjalnie mocno ich interesowały, oni tylko tytułowali swoje własne fronty, a nie fronty Związku Radzieckiego, czyli Sowieckiego Sojuza. Taka to drobnostka, śmiechostka, ciekawostka. I też warto zauważyć, że operacja Neptun była preludium tegoż potężnego desantu, czyli zwiększeniem obrony. Zwiększeniem obrony chodziło o to, żeby na tyły pozycji niemieckich, tych całych fortyfikacji, umocnień, wysłać nasze oddziały, które rzeczywiście zmiękczą przeciwnika. Takie było założenie głównodowodzących i to się nazywało operacja Neptun. A potem, rzecz jasna, dokładniej precyzując, 6 czerwca 1944 roku doszło do operacji Overlord, czyli rzecz jasna najpotężniejszego desantu w historii całej cywilizacji ludzkiej. Nieprawdopodobna skala wydarzenia, rzeczywiście zapierało to dech w piersiach. No, jak to wyglądało? Myślę, że specjalnie was nie zaskoczę, mówiąc, że na samym początku, no to odezwały się bombowce. Zrzucono 9000 bomb na głowy niemieckie. Praktycznie bombardowaniu nie było końca, trwało to godzinami, wiele godzin. Bombardowano. Nie bez powodu dzisiejsze plaże francuskie wyglądają jak taki lekkoksiężycowy charakter i klimat, lekkoksiężycowy wizerunek, z tego prostego powodu, że leje po bombach są tam dalej dostrzegalne. Tam spadło tyle bomb, że... Niedobrze, mam Springfielda, panie, ja walczę na wielki dystans. Jak ty możesz? Takie rzeczy prosto w twarz. Nie strzelaj do mnie. Na całe szczęście tego nie zrobił. To było szczęśliwe, że tak powiem. Pokaż twarz. Pokaż. Pokasowe mi. Nie? Mówisz, że nie? A chyba jednak. Chyba masz takie apetyty, tak coś czuję. Łobudu! Nie dało rady. Łobudu! Pierdol... Nie. Co złego to nie ja. A jednak ja. Kłamałem, jednak ja. Myślę, że Springfield będzie ciekawym wyborem, chociaż jeżeli będzie złym wyborem, to po prostu zmienię tą broń, tyle w temacie. Tu się nic złego nie dzieje, jeżeli wybierzecie coś złego, możecie jeszcze ten błąd naprawić. Tak więc fajna sprawa, fajny system. Nasz, raczej to chyba był nasz. Zatem idziemy dalej. No i na samym początku... Aż obławę na mnie panowie przygotowali! Aż chciałoby się zaśpiewać. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawać. A wilcze kłami gończyk przywsarpane. Dom, dom. Oczywiście piosenka Jacka Kaczmarskiego. No, podoba mi się otoczenie. Podoba mi się właśnie to, że znowu się zmienił, kompletnie się stuprocentowo zredefiniował charakter i klimat tej mapy. Wiecie, zupełnie inne realia. I to się czuje. Chociaż po raz kolejny skala mapy jest mniejsza niż te z Call of Duty. To się też rzuca w oczy. Walczy się na bliższe dystanse i widoki są troszeczkę takie bardziej okrojone. No ale prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że gra nie jest liniowa, więc mapa musiała być mniejsza. Jak ta gra czasami spada kratek? Czemu? Tamten w ogóle wyleciał w powietrze. Chyba z wrażenia. O, to jest tajna broń Hitlera. Tak zwane Wunderwaffe. Nie, Wunderwaffe, co ja gadam? Oż ty, o ty pieruna, panie, czekaj, co tego to nie ja. O kurde, lebele, znowu granaty poszły w ruch. Dlaczemu?
Nie, dobrze powiedziałem, mi się pomyliło z Wehrmachtem. No, Wehrmacht. Wehrmacht to były wojska niemieckie, Wunderwaffe to była wspaniała broń Hitlera. Dobrze powiedziałem. No, w ogniu walki po prostu człowiek czasami nie myśli, co mówi, tak leci takim ślinotokiem, dopiero potem się zastanowi nad tym, co powiedział, prawda? MP40 to może nie. Tak więc Wunderwaffe, rzecz jasna, idealna broń Hitlera. Są spekulacje na ten temat, co Hitler miał na myśli, mówiąc o Wunderwaffe, bo były takie nagrania, które pokazywały nam, że Hitler spotykał się bezpośrednio z Benito Mussolinim, mówiąc mu, żeby ten się nie przejmował, że wojna idzie nie po ich myśli, dlatego że Niemcy pracują nad wspaniałą bronią, a kiedy skończą jej opracowywanie, to tak naprawdę wojna zostanie zwyciężona bez większych problemów. Nigdy nie doszliśmy do wniosku, czym tak naprawdę Wunderwaffe miało być, aczkolwiek myślę, że to jest dosyć oczywiste. Ja osobiście uważam, że to była po prostu broń atomowa, broń jądrowa, nad którą Niemcy pracowali. I rzeczywiście prace nad nią były bardzo mocno zaawansowane. Zresztą, co wam opowiadałem... Kiedy ja wam o tym opowiadałem? Nawet nie w Q&A-u, opowiadałem wam o tym, w co w garażu chrumczy. Bodajże, nie wiem, trzeci odcinek o bombie atomowej i nazistowskich Niemczech. Mówiłem o tym, ile bomb mieli przed zakończeniem II wojny światowej, dlaczego ich nie wykorzystali, jakie badania w tym zakresie prowadzili, kto je dokładnie prowadził. W dzisiejszych czasach to są dane jak najbardziej odtajnione, więc można sobie o tym poczytać. Bardzo ciekawe, fascynujące sprawy, o których niestety w szkołach nas cały czas nie uczą. Bo w szkołach się uczy, że pierwsze bomby atomowe powstały dopiero w Ameryce efektem... Pojemność magazynka przyda się. Faktycznie się magazynek zmienił, ale to jest odjazdowe. Naprawdę to mi się tak mocno podoba. Zobaczcie, mam teraz magazynek bębnowy. No to jest pewne przekłamanie, dlatego że... Kurde, tak przechodzę z tematu do tematu, żadnego nie kończąc. Więc o czym ja przed chwilą mówiłem? Mówiłem o tym, że w szkołach nas uczą, że bomba atomowa została wynaleziona przez Amerykanów efektem działań projektu Manhattan. A to nie jest do końca prawda, bo Niemcy już ją stworzyli nieco wcześniej. Co ja mam tam w ogóle zrobić, bo mam ścieżkę tam pokazaną, ale teraz chyba tam nie mogę przejść. Natomiast też zacząłem mówić o tym, co tutaj zobaczyłem, mianowicie dostałem magazynek bębnowy, ogólnie spoko. Aczkolwiek na frontach II wojny światowej w Tomiganie raczej się takich magazynków nie stosowało. To prędzej właśnie mafia amerykańska z nich korzystała, chyba że mam to rozdupcyć. No chyba nie bardzo. Bo tutaj teoretycznie jest droga, ale teraz jest zablokowana. Myślę, że... Gra znowu uskuteczni powrót przez lokacje, które teraz przechodzę i będę musiał tam właśnie przejść potem. Zobaczymy. Tak czy inaczej idziemy dalej. Takich magazynków, teoretycznie do Thompsona takie magazynki też były produkowane. One były bardzo charakterystyczne, niezwykle klimatyczne. Szlak, nie! Stoper mi się wyładowuje. Niedobrze. Dupę jego maś, no godmów do nutsu, ma tam jeszcze Niemiec do myszczylo. Czemu? Wszystko takie brutalne. Jak stosunki analne, no po prostu ja nie wiem. O co to chodzi? Tego typu magazynki były produkowane, aczkolwiek na wojnie raczej ich nie wykorzystywano. Wykorzystywało się magazynki bezpośrednio takie płaskie, podłużne, czyli prostokątne, a to z tego prostego powodu, że one były bardziej poręczne. Mniej miejsca zajmowały, co najważniejsze, i rzeczywiście to odgrywało takie priorytetowe skrzypce. No i przy okazji były bardziej poręczne w użyciu. Mimo wszystko, jeżeli chodzi o tą mafię amerykańską, z okresu lat 20., 30., 40., ona strasznie się rozlubowała w tych Thompsonach, Tomiganach z magazynkami bębnowymi i rzeczywiście w takich warunkach, w takich realiach bardzo często one były wykorzystywane w takiej, a nie innej formie. Dobra, nasi teraz przyszli i co, otworzycie mi tą drogę teraz? Tak? Nie? Nie? Tak? Co się będzie działo? Halo, panowie? Tu droga jest, tu jest brama. Ja nie mam rączek, nie mogę otworzyć. Dupa. Dupa. No niestety. Tutaj mam przejście. Tego wcześniej nie widziałem. No, myślę, że to będzie wejście do bunkra, ale nie. Też mi się podoba, że są takie walki typowo bunkrowe. Właśnie, może wam poopowiadam o operacji Overlord i o tym całym desancie. Rzecz jasna, miał to być największy desant i był w efekcie największym desantem w historii cywilizacji ludzkiej. Na samym początku zrzucono na plażę Normandii 9 tysięcy bomb. Czy wy to sobie wyobrażacie? Drogą lotniczą 9 tysięcy bomb. I z tymi godzinami. Ludziska, o przepraszam, Friendly Fire. Tak troszeczkę ci wkroczę, szczeliłem, ale spokojnie, chyba dzieci mieć nie musisz. Chciałeś mieć dzieci? No to przepraszam. No to sorry. W takim razie, teraz żałuję, że nie mam strzelby. W takiej walce bunkrowej by się przydała. Jeszcze wypatruję jakiejś nowej broni tutaj, którą by można było podnieść, ale takiej nie widzę póki co. No to idziemy dalej.
No i ludziska tak to właśnie wyglądało. Potem rzecz jasna ostrzał ze strony samej wody, czyli marinistyki. Okręty odpowiedziały ogniem. Ludziska 1200 okrętów, pancerników, krążowników, niszczycieli. Wszystko razem, łącznie, jednym chórem wystrzeliło. Toletim! Na wszelki wielki strzeliłem. Mundur niemiecki, zobaczcie. Odzyskujesz... Aha, no dobra, była apteczka. Ale z tym mundurem myślałem, że może się uda za Niemca przebrać czy coś, ale to nie jest taka szpiegowska gra, niestety. Tutaj do toalety? Mnie granatę wrzucili. Niepokoicie mnie w toalecie, naprawdę? O, wy nazistowskie świnie! Jak śmiecie, wydranie! No. Tak czy inaczej... Raczej nie inaczej, jak te wszystkie 1200 okrętów... Ło, mało cię nie zastrzeliłem. Jak 1200 okrętów ludziska prowadziło ostrzał przez istne godziny w stronę nabrzeża, to potem na tym nabrzeżu już naprawdę nie było co zbierać. To był taki księżycowy krajobraz, tam nie zostało ani jedno drzewo na tej plaży, ani jedno ziarenko piasku, które nie zostałoby wystrzelone w powietrze. 1200 okrętów, czy wy to w ogóle ogarniacie, czy wyobrażacie sobie coś takiego? Taki? No mógłbym teoretycznie w zamian za Springfield, ale czy to warto takie machlojki dokonywać? Nie wiem, no. Ze Springfielda jeszcze tak dużo nie strzelałem, to może jednak nie. No. Czy ty to sobie w ogóle wyobrażacie? 1200 okrętów, każdy ma po 9, po 12 dział i nagle, tak powiedzmy mniej więcej 5000 dział otwiera ostrzał i to wielkiego kalibru, to były działa po 400 mm. Nagle 5000 dział otwiera ostrzał w waszym kierunku. No ludziska, naprawdę nie chciałbym być w skórze Niemców w tym momencie. Oczywiście Niemcy, jako że to była słynna linia umocnień wału atlantyckiego, również mieli się gdzie chować. Tam była sieć potężnych bunkrów. Czemu ja w ogóle tutaj z tym Springfieldem chodzę? Przypominam wam, że wał atlantycki był największą linią umocnień, jaką stworzono w historii tegoż właśnie konfliktu i na dobrą sprawę z perspektywy takich umocnień fortyfikacji typowo drugowojennych najpotężniejszą na świecie. To jeszcze w roku 1941 Adolf Hitler... Wow, i to nabrzeże, i te okręty. No fajnie, fajnie się to prezentuje. Myślę, że w roku 2007 robiło to wrażenie. No teraz może nieco mniejsze, ale wtedy myślę, że robiło. I rzeczywiście znowu takie wsteczne zabiegi, że będę miał iść tam? Chyba tak. Tam jest coś, jakiś budynek. Nie wiem, dokąd mam iść, ale no dobra. Pójdziemy na żywioł, może się niebawem przekonam. Jeszcze roku pańskiego 1941 Adolf Hitler... Zestrzeliłem drania, co się będzie kręcił? No, wtedy Adolf Hitler wydał dekret numer 40. Raczej taką dyrektywę numer 40, na mocy to której dyrektywy rozpoczęto budowę fortyfikacji i umocnień wału atlantyckiego. Dyrektywa ta nazywała się Festung Europa, czyli Europa jako twierdza. I tym ona była w rzeczywistości. Tutaj Adolf Hitler, czyli sam Führer, nie pozostawił na specjalnie wiele wątpliwości. Festung Europa, czyli twierdza Europa, polegała na tym, żeby ufortyfikować całą Europę, żeby z całego kontynentu europejskiego utworzyć jeden potężny bunkier, jedną ogromną, gargantuiczną twierdzę, z której nie będzie się dało zdobyć, prawda? O to w tym wszystkim chodziło. No i już od roku 1941 starano się to robić, starano się ten plan wdrażać. Rozpoczęto budowę wału atlantyckiego, który tak naprawdę ciągnął się na nieomal 4000 km. Ludziska, nie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę, co to znaczy 4000 km? Czym jest 4000? Jak tam mam dojść w ogóle? Chyba się muszę cofnąć. Chyba przeoczyłem tam drogę. Headshotik poleciał. Strzanie jest miodne. Polierowana zasuwa wysokiej jakości. Nie przeczytałem, co mi to daje, ale dobra, będę się cieszył z tego. Feeling strzału jest naprawdę świetny, bardzo mi się podoba. Idziemy zatem dalej. A raczej bliżej, no bo kurczę, cofam się troszeczkę, ale chyba się muszę cofnąć, żeby przejść dalej. Nie wiem, czasami się gubię w tej grze i myślę, że te mapy są na tyle nieintuicyjne, że można się pogubić. No bo gra mi każe iść tam, ale tam mam jakąś zaporę lasu. Dziwne. Ale będę kontynuował. 4000 km to jest naprawdę monstrualny dystans, wręcz taki nie do ogarnięcia. Ludziska, 4000 km, no to jeżeli wystartujecie z Polski, to spokojnie traficie do Hiszpanii, przemierzając taki dystans. Więc naprawdę mała to ścieżka nie była. I wyobraźcie sobie budowę umocnień, bunkrów, sieci tuneli podziemnych, oczywiście pozycji artyleryjskich,
na takim dystansie, 4000 km. No nie do końca 4, no bo tam dokładniej to było mniej więcej 3800, ale no mniej więcej oscylowało to właśnie w takich granicach, więc piorunująca sprawa, robi to ogromne wrażenie, przynajmniej na mnie, nie wiem jak na was. Naprawdę przedsięwzięcie tak ambitne jak mur chiński. Coś w ten deseń. Linia Marginota to się chowała przy tym. Co jest, panie? Halo, Szczepan! Wujek Szczepan? Nie! No to musisz zginąć, frajerze. Wujek Szczepan to by mi chociaż pomachał. A tutaj proszę, taki frajer. Nawet nie pomachał. Frajer pompka. Dobra. Czyżby w tej grze był zaimplementowany ten system lunety? A, to się z biegiem czasu, tak? Odrozmazowywuję, że tak powiem, nie po polskiemu. Dobra, muszę tego cykanisty się pozbyć. Dobrze jednak, że wybrałem Springfielda, on się przyda w tej misji. To był dobry wybór. Chociaż strzelba też była dobrym wyborem, jeżeli taką spotkam, to na nią zamienię sobie Thompsona. Kurde, no zrywam. Kurde lebelung. No. Tak więc w momencie, kiedy doszło do operacji Overlord, czyli potężnego desantu na plażę Normandii, otwarcie drugiego frontu europejskiego, nie licząc Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, no to w tym momencie rzecz jasna, aha, no dobra. Moja wina, my bet, moje łóżko. Akurat podlazłem prosto pod CKM-a przeciwnika, no głupotę zrobiłem, tak? Jestem się w stanie przyznać do błędu. Znowu w niebiesiech zacznę... fruwam i fruwam, ale jazda. Jestem aniołkiem. Tato, tato, zobacz, jestem aniołkiem. Kurde, Niemcy! Nie, nie jestem aniołkiem, tam są Germańcy! W dupę jego mać! Oni się pojawili w tym budynku, który ja już oczyściłem, tam więc widocznie tutaj był checkpoint. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ten budynek to ja już oczyściłem z Germańców, a tutaj widziałem z góry, że jeszcze się pałętają po dzielnicy. Stumba go jaryjce. No właśnie, są tu. Ewidentnie tutaj są, myślę, że to widać. Dobra, przejdźmy teraz tutaj, bo widzę, że pojawili się w ogóle w tym rejonie. Dzień przepadnie, maro nieczysta! Ja ci dam szprechać do mnie po niemiecku. Kociotupcu jeden. No. Tak więc w momencie, kiedy doszło do desantu, no to wojska amerykańskie, polskie, brytyjskie i kanadyjskie zostały wyrzucone bezpośrednio na tą właśnie plażę, która była tak mocno ufortyfikowana. Przy czym też, jeżeli chodzi o takie zgodności historyczne, należy zauważyć coś, o czym raczej w szkołach wam nie powiedzą, a i przy okazji raczej się o tym nie mówi w dzisiejszym świecie, bo w momencie, kiedy studiujemy lądowanie w Normandii i szturm na plażę Omaha i inne plaże, nie przeczytałem, co mam zniszczyć! Ganunu Tsum, co mam zniszczyć? Zbierz tobołki M18, pozostało 4, zniszcz antenę radaru. Aha, to dlatego mi się wyświetlają cele misji za mną, bo tam będą te M18. Dobra, w takim razie już tam idę. Gdzieś to tutaj musi być, tak już widzę, jest, dobra. No, mamy to. Mamy to, ludziska. Że jak? Że jak, że co, że po co, co? Że jajca się po co? No co? No Tiger! No Tiger! Are you kidding me? Twórcy gry, naprawdę błagam was. O kurde belung! Uciekaj grzechu, bo nie znasz dnia ani godziny. Jak cię tutaj sfrajerzyli normalnie? Co mi zrobili takie rzeczy prosto w twarz? Tygrysy! Wygamonie. Dobra, gdzie ja mam coś na tygryska? Kliką wszystkie klawisze anonimą. Ha, słabo. Przepraszam, jak mam wyekwipować coś na tygryska, na przykład? No ja nie wiem. Mogę coś takiego zrobić? Pizdolet. No, od 1 do 6, więc teoretycznie powinienem był w stanie w taki sposób coś ciekawego wyekwipować. Tak ci od góry granacikiem. We mnie celujesz, ja tylko jestem zwykłym człowiekiem. Się zawzięło, bydle. Nie, to chyba granajdami municję zrobię. I okej, okay, przyjąłem na klatę pocisk. Dobrze, dobrze, stalowe majciochy. No kurczę, co ja mam temu tygrysowi zrobić, co? Chyba, że mam zebrać wszystkie dopiero, żeby móc się tym posługiwać. No nie, spróbujmy. Dobra, jeden będzie w tym budynku. Gdzieś. Gdzieś mi tutaj gra pokazuje, ale tego nie widzę.
Właśnie dobre pytanie. Może na poddaszu gdzieś? Jedno będzie tutaj. Dobra. Jeszcze pozostało jedno. Pewnie będzie na dachu. Czekaj, bo tam tygrys jedzie, panie. Na dachu? Aha, i dopiero teraz, jak wszystkie podniosłem, to mogę z tego korzystać. No trochę takie siarowate. Nie, że tutaj specjalnie, prawda, oczerniał, ale... troszeczkę z dupy. Z dupy do buzi, proszę was. Dobra, damy radę, ludziska, i tak jak się robiło. Pędzą konie po betonie. Przedni pancerz to może nie najlepiej, ale w stanowisko CKM-u utrafiłem. Wow, no to miałem farta, że to przeżyłem. Może bym tak w dupę strzelić, to było tak troszeczkę lepiej. Nie wiem, czy gra uwzględnia tego typu mecha... Nie, nie strzelaj do mnie. Szczel... Nic mu nie robię! Kruta bomba, o co to chodzi? Aż sutki mi stwardniały. Ale się zaczął palić, więc chyba jednak coś mu robię. Hell yeah! Pięknie! Wow. Słyszeliście to? Ale jazda. Było słychać wrzaski załogi tego tygrysa w momencie, kiedy oni się zaczęli palić żywcem wewnątrz. Aż mnie ciary przeszły. To naprawdę było mocarne. To było świetne, muszę przyznać. Czegoś takiego po tej grze się nie spodziewałem. Myślę, że... Dobra, znowu się musiał podrapać w nos. Przy okazji jawnej herbatki, wasze zdrowie. Myślę, że pod wieloma względami Medal of Honor jest troszeczkę bardziej realistyczny od Call of Duty. Bo te animacje są bardziej ludzkie, tak jak mówiłem, dłużej trwają, są mniej dokładne, a i przy okazji właśnie tego typu zabiegi jak wrzaski palących się ludzi, chociaż w Call of Duty też to było, kiedy podpalaliście kogoś miotaczem ognia, no to ta osoba wrzeszczała, prawda? Mimo wszystko takie wrzaski dobiegające spod pancerza tygrysa, ludzi, którzy się palą żywcem, to zrobiło na mnie wrażenie. Rzecz jasna, moje Nemesis mnie znowu zwyciężyło, czyli granatę wachsznelę, aczkolwiek wydaje mi się, że miałem mało hapsa i tego nie zregenerowałem. Muszę pamiętać o tym, że co by nie było w tej grze, jest dalej mechanika. Aha. Ale tygrys już się pali, tak więc tego już robić nie muszę. W tej grze, co by nie było, cały czas jest mechanika apteczkowa, tak więc trzeba myśleć o regeneracji hapsa. Kurde, znowu Niemcy. Za każdym razem, kiedy... Może to jest taka nauczka z... No panie, ja to odrzuciłem. A ten mój Tommy Gun gdzieś się tam pojawi, bo ja nie chcę za bardzo z tego korzystać. Przeciwko ludziom. No, Tommy Gun mi zniknął. Lekka dopa, no, stara dopa. Stara dopa. No ty to chyba kpisz. Ja cię zaraz poczęstuję czymś takim, o. Spróbuj, skosztuj. Podobało się? Mam nadzieję. Only you. It's for you, from my heart. Podziękował? No i ładnie. No i ludziska, tym podobne wrzaski spod pancerza tygrysa rzeczywiście zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Ciary mnie przeszły mocarne, bo rzeczywiście jak sobie człowiek wyobrazi, jakie tam panowały warunki w momencie, kiedy czołg się palił, że ludzie pod tym pancerzem palili się żywcem, no przerażające. Muszę zdobyć jakąś broń do walki wręcz, walki w zwarciu, tak bardziej close combat, no bo kurde lebele. Obecnie tak trochę słabo. O, apteczka, to akurat podniosę. Przeprosia... Garant, no dobra, no lepsze to niż... Thompson, no to jeszcze lepiej, dobra. I mamy 100% hapsa, nawet amunicję se zbiorę. A co się będę se zbiorę? Kurde, blakaczka, no. I dobrze. Zatem idziemy dalej. Zacząłem mówić o tym, że niewielu ludzi zdaje sobie z tego sprawę. O tym raczej w szkołach was nie nauczą, aczkolwiek faktem historycznym jest to, że wbrew obiegowej opinii, no bo tak się sądzi, tak się uważa powszechnie, że to Brytyjczycy chcieli zapoczątkować kolejny front w Europie, prawda? Brytyjczycy zapoczątkowali front zachodni, front francuski, no bo im na tym zależało, żeby walczyć z nazistowską III Rzeszą. Nie jest to do końca prawda, bo Brytyjczycy zapierali się ręcoma i nogoma, żeby właśnie tego frontu nie otwierać. Oni, a w każdym razie dowództwo brytyjskie, na przedzie z samym Winstonem Churchillem, strasznie nie chciało dopuścić do sytuacji, w której zostałby zapoczątkowany front wojowania z nazistami we Francji. Może was to zdziwi, ale taka była prawda. Zatem kto na to naciskał? Na wskutek czyich decyzji i próśb oraz gruźb być może, ten front w końcu został uruchomiony. No głównie Amerykanów, dlatego że Amerykanie chcieli tego, żeby rzeczywiście
wyzwolić Francję najszybciej jak to tylko możliwe i otworzyć front z tej strony, od zachodu zaatakować Trzecią Rzeszę. Uważano, że to będzie efektywne z perspektywy wojowania, że po prostu kiedy tak się zrobi, no to będzie możliwe wzięcie nazistów w kleszcze. Z jednej strony Związek Radziecki, z drugiej strony, prawda, wojska zachodu sami Amerykanie oraz Brytyjczycy we Francji. O to chodziło. Natomiast faktem jest, że sami Brytyjczycy nie kwapili się do tego zbytnio. Kto jeszcze na to naciskał? Rzecz jasna, Józef Wissarionowicz Dżukaszwili, czyli wujek Stalin ludziska. To właśnie Stalin błagał Zachód o to, żeby najszybciej jak to tylko możliwe uruchomiono drugi front. Bo Związek Radziecki troszeczkę dogorywał. No i w tym momencie Stalin oznajmił, że jeżeli ten drugi front nie zostanie zapoczątkowany we Francji, jak tak dalej pójdzie, no to Niemcy niestety dojdą do Moskwy i będzie dupa. I Zachód straci potężnego sprzymierzeńca. Właśnie dlatego... A ty to kto? A, przyjaciel, no to sorry, że ci strzeliłem w śledzione. Sorry, Very. My bad, majuszko. Ile tam germańców, samozwańców? Springfield się przyda. Epicko się bawię, naprawdę. Nie mogę strzelać? A, muszę przeładować, no ma to sens. I z tego, co też moje piękne oczęta widzą, nagrywam 31 minut, więc tutaj się być może z wami pożegnam. Chociaż może jeszcze dokończę ten wątek. Chociaż to zdanie dokończę, bo wiecie, w kolejnym materiale mogę zapomnieć, że już o tym mówiłem, więc myślę, że dokończymy te dwa, trzy zdania. Mianowicie, co natomiast planowali sami Brytyjczycy? Brytyjczycy nie chcieli zapoczątkowywać frontu wojowania z Trzecią Rzeszą we Francji. Myśleli, że lepszym pomysłem będzie nieco inna koncepcja. Mianowicie, po pierwsze... A, nasz tutaj zająć CKM, aż mnie strzelać. Lepsza będzie koncepcja, po pierwsze, kontynuowania ataku na faszystowskie Włochy, czyli szturmy pod linię umocnień Gustawa na Półwyspie Apenińskim, a i przy okazji, co warto też zauważyć, ewentualne otwarcie trzeciego frontu, no z perspektywy Brytyjczyków drugiego frontu, ale nie we Francji, ale na Bałkanach. Dlaczego na Bałkanach? Ano dlatego, że tam pozycje nie były tak bardzo mocno umocnione. Niemcy prawdopodobnie tam nie spodziewali się zmasowanej ofensywy, tak więc być może wyszłoby to zdecydowanie łatwiej, zajmowanie kolejnych terenów. Ponadto, atakując Bałkany, można by było ominąć cały wał atlantycki, nie szturmować prosto pod te umocnienia niemieckie. No i ostatnim czynnikiem była również taka psychologia mówiąca o tym, że w momencie, kiedy byśmy polegli na Bałkanach, gdybyśmy tam nie dali rady, gdyby ostatecznie front po prostu się cofnął i okazałoby się, że Bałkany po prostu zostają oddane wrogowi, w tym momencie cały czas bylibyśmy daleko od naszego domu, daleko od samych wysp brytyjskich. Natomiast w momencie wojowania we Francji, gdybyśmy tam nie dali rady, gdyby tam front się załamał, gdyby tam nagle się okazało, że Wehrmacht ma tak umocnione pozycje, że musimy się cofnąć, no to jesteśmy już u siebie. Cofamy się bezpośrednio do naszej ojczyzny. I w tym momencie to było pretekstem do tego, żeby dopuścić do potężnej kontrofensywy ze strony Wehrmachtu. Brytyjczycy bali się, że w tym momencie mogłoby dojść do upadku Wielkiej Brytanii i do tego, że po prostu Niemcy zdobędą Wyspy Brytyjskie. Dlatego też woleli otworzyć front z dala od swojej ojczyzny, niż bezpośrednio obok siebie. No i takie były ich pomysły, aczkolwiek na wskutek błagalnych próśb Józefa Stalina, a i przy okazji nacisków ze strony Stanów Zjednoczonych, ostatecznie otworzono front we Francji. Zbierz mi tą apteczkę. Cały czas szukam jakichś nowych spluw, ale nie do końca je mam. A, nieważne. Dobra, no i co? Wątek jako tako zakończyłem. W przyszłości będę rzecz jasna dalej ględził o szturmach na plażę Normandii. Mam nadzieję, że odcinek wam się jakkolwiek podobał. Na razie z mojej strony to tyle. Ma on mniej więcej 34 minuty, więc też taki krótki nie jest. No nie w kij dmuchał! 34 minuty to już troszeczkę czasu jest, prawda? Co nieco tak. No oczywiście, że tak. No i co? Widzimy się chyba w kolejnych materiałach z tejże i z innych gier na moim kanale. Hej ludziska, cześć!